Kolejny vlog, kolejne przygody. Jestem po wymianie dętki w rowerze. Jadę na wieś. 26 km w jedną stronę rowerem. Pogoda średnia. No i cóż, już po 10, więc mam spore opóźnienie. Ruszam. Mikrofon kierunkowy, który w tej chwili zamontowałem. Zawsze jak przyjeżdżam na wieś w takim okresie jak teraz, czyli już jesiennym, to idę na grzyby. Tu najbardziej lubię chodzić na grzyby. Znam te lasy, mam z tymi lasami wspomnienia. Jeszcze jedną rzecz chcę dzisiaj zrobić, powiązaną z lasem, ale o tym później. Na razie się przejdę na grzyby, podobno już jest mało, ale się okaże. No i cały czas testuję to, jak tu się nagrywa. Raczej w moich filmach raczej nie chodzę i jednocześnie nie gadam do kamery, znaczy zdarza się. Raczej podczas chodu nagrywam jakieś migawki. A jak już chcę coś powiedzieć, to gdzieś ustawiam kamerę i wtedy zaczynam mówić, no ale różnie może być. Ciągle eksperymentuję, o, może tak powiem. No, ja bardziej szukanie grzybów traktuję jako spacer. Nawet w lato przychodzę sobie, czy tam w wiosnę, sobie pochodzić po lesie, jak już tu jestem, na wsi. Ale no, jesienią łączę to, powiedzmy, że z grzybami. Widzicie to drzewo? To tutaj był kiedyś nasz domek na drzewie w młodości z chłopakami z tej wsi. No i nie był za duży, za często nawet w nim nie byłem, ale jakieś wspomnienia z niego są. I taką tradycją jest moją, że przychodzę sobie tutaj raz w roku w jesień i wchodzę sobie na ten domek, znaczy na pozostałości z tego domka, bo coś tam parę desek zostało i jest wejście. Więc po prostu sobie tam wchodzę. No dobra, prawda jest taka, że tylko rok temu tu byłem, ale może to będzie teraz tradycja. Tak to wygląda z góry. Tu widać jeszcze gwoździe. Tu był dach. Tutaj trochę lipa, bo ta gałąź już jest tu nieźle. Nie chcę się zabić, spać. I taki piękny widok był z tego domku. Jeśli będę kontynuował tą tradycję, to jestem ciekaw, kiedy w końcu się zawali ten domek, ta gałąź i spadnę z tego. Myślę, że kwestia 2-3 lat. Przyszedł mi nowy dron, Zero Tech Dobi. Ładuję, polatam się trochę. Niestety jakość jest gorsza niż poprzednim, ale dla porównania dam, bo 2 tygodnie temu nagrywałem parod bebobem, a dzisiaj nagram Zero Tech Dobi. Podobno da się coś z niego wycisnąć, stosując odpowiednie ustawienia, no ale nie zapominajmy, że to jest kieszonkowy dron, więc nie ma się co za wiele po nim spodziewać. Start. Oh,
Rozpalam ostatni grill w tym sezonie. Nie wiem. Idę z wykrywaczem metalu ostatni raz w tym roku. Generalnie jakoś mnie zajawka nie wciągnęła. Cieszę się, że nie kupiłem jakiegoś droższego modelu, tylko ten tani chiński, tam za 2,5 stówki chyba. Nie wiem, czy sprzedam, czy sobie zostawię, nie wiem, czy warto to sprzedawać. Tak czy siak, no na to potrzeba czasu. Jeśli chce się coś znaleźć takiego lepszego, to już trzeba jeździć gdzieś bardziej historyczne miejsca. Ja tego czasu za bardzo nie mam. Znaczy, no jak mam, to wolę poświęcić na coś innego i koło się zamyka. I mamy znalezisko w postaci złomu. No cóż, jak mówiłem, nie złapałem za bardzo bakcyla, nie mam czasu, żeby jeździć. Raz byłem w takim bardziej historycznym miejscu i rzeczywiście znalazłem kulki z pocisku artyleryjskiego z I wojny światowej, ale ogólnie no niestety nie mam kiedy. Na zimę go już chowam. Czy w przyszłym roku będę nadal chodził? Nie wiem, może od czasu do czasu, a może go sprzedam, a może go gdzieś wrzucę po prostu do piwnicy. Nie mam pojęcia. Jeszcze może test mikrofonu, wbudowana w kamerę, odległość około metra. Mikrofon kierunkowy, ta sama odległość. Mikrofon krawatowy, odległość ta sama. Kolejny luźny vlog z mojej wolnej soboty. Test sprzętu, doszła ta głowica, więc już jest o wiele lepiej. Test tego wszystkiego, test mikrofonów, ogólnie dla mnie przyzwyczajanie się do tego sprzętu. Test nowego drona, gorszy niż poprzedni. Docelowo chciałbym Sparka, ale to jeszcze trochę. No i co, wracam do domu, czeka mnie 26 km. I już wróciłem, jest już 5:30, więc teraz prysznic, golenie i znów imprezka. Cóż, szybko się ciemno robi, więc to w sumie cieszę się, że wykorzystałem ostatni chyba taki ciepły weekend październikowy. No i co, na tym chyba kończę vloga. Pytanie, czy będą kolejne? Kto wie?